Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kąciku dobrej książki. Mamy wrzesień, wakacje się skończyły, dzieci ruszyły do szkoły, my wróciliśmy do pracy. A często bywa tak, że książki wracają na półki i tam się kurzą, a my czekamy na kolejny urlop, na kolejne wolne dni, aby móc coś przeczytać. W moim przypadku i mam nadzieję w waszym przypadku też tak nie jest, w co wierzę, czytamy w każdym miejscu, w każdym czasie, o każdej porze. Kochani, mam dla was powieść. Napisała tę powieść Nina Zawadzka, dziewczyna lotnika. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Filia. Proszę bardzo, tak ładnie się prezentuje. Nie jest ani grubaskiem, ani cieniastkiem. Jest w sam raz. Jest książką, która ma 414 stron. Cóż to jest 414 stron? Te strony zabierają nas w okres II wojny światowej. Dziewczyna lotnika Niny Zawadzki jest to powieść, która rozgrywa się, można powiedzieć tak, rozpoczyna się współcześnie, później przenosimy się do czasu przed wojną, dokładnie do roku 1937. Dwoje młodych ludzi, Iza i Janek, zakochują się w sobie. Tak naprawdę znają się od dziecka, ich rodziny mieszkają w tej samej wsi. Znają się, odwiedzają się. No ale później, kiedy dorastają, zakochują się w sobie, mają swoje marzenia. Janek chce zostać lotnikiem, no i oczywiście wybiera się do szkoły lotniczej. Iza nie chce, żeby tam szedł, no ale obiecuje, że będzie na niego czekać. Tymczasem w 1939 roku, jak wszyscy dokładnie wiemy, pewien szaleniec podpala Europę. No i wszystkie marzenia ludzi, tak jak przeważnie jest, jak zawsze jest, kiedy wybucha wojna albo dzieje się coś nagłego i strasznego w naszym życiu, to nasze życie zmienia się o 180 stopni. Marzenia przestają istnieć, wszystko obraca się w gruz i pył. No i teraz tak, co robią ci młodzi ludzie? Ci młodzi ludzie czekają na siebie, ich miłość jest tak potężna, że jest w stanie wytrzymać to wszystko, wytrzymać tę całą nawałnicę wojenną. Książka, historia toczy się też w okresie po wojnie, aż z powrotem wraca do współczesności. W niektórych momentach cofa się do ich dzieciństwa, kiedy tak naprawdę poznali się, wspominają swoje dzieciństwo we wsi, w której się wychowali. Wojna oczywiście nie oszczędza zarówno Janka, jak i Izy do wsi, w której ona mieszka i czeka, aż Janek wróci z wojny. Ta wojna puka do jej domu. Cudem udaje się jej przeżyć, ucieka, trafia do Wrocławia. No i tak historia się dzieje. Nie mogę za wiele opowiedzieć, bo inaczej bym wszystko opowiedział i nie byłoby sensu czytać tej świetnej powieści. Nina Zawadzka, dziewczyna lotnika, wydawnictwo Filia. Polecam bardzo serdecznie tę książkę. Jest to piękna opowieść o miłości, która tak naprawdę zwycięża wszystko. I no, uronimy czasami łzy, mi się wydaje. Ja jestem takim wrażliwcem, dlatego łezka mi się zakręciła wokół w niektórych momentach. W niektórych momentach byłem zły na to wszystko, co jest złe w naturze ludzkiej, która pojawia się u danych osobników w obliczu, kiedy dochodzą do władzy, albo w obliczu, kiedy wiedzą, że od nich zależy wszystko. No i czerpię z takich bohaterów, jak właśnie główni bohaterowie. Czerpię te najlepsze rzeczy, które w sobie mają, kiedy człowiek jest w stanie wzbić się ponad zwykłe człowieczeństwo. Jest w stanie poświęcić tak bardzo wiele, aby uratować coś tak ważnego albo kogoś tak ważnego w swoim życiu. Kochani, polecam wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Czyta się świetnie, wchodzimy w to bardzo szybko, odnajdujemy się w historii tej powieści. Ile? 1, 2, 3 dni, a nawet nie. Tak naprawdę kilka godzin szybkiego czytania, bo szczerze, ta książka wciąga. Nie można się od niej oderwać, chyba że jesteśmy zmuszeni wykonywać pracę, ale mamy poranki, mamy wieczory, mamy czas drogi do pracy, jak ktoś nie prowadzi, to jak ja, tylko ktoś go wiezie, to naprawdę bardzo szybko czyta się tę powieść. Polecam serdecznie. Nina Zawadzka, dziewczyna lotnika, czyta się świetnie. Dobra książka.